No i witam was w pechowym 13 odcinku. A czemu wiem, że pechowy, mimo to, że dopiero się zaczął? Bo będzie kompletna ciemnia, ja nic nie widzę. I nie będę nic widział, nie zapowiada się, żebym widział cokolwiek. No właśnie. Więc teraz w tym momencie chyba jadłem ciemność. Ale to serio? Nic nie widać, Miles, kurde. Trzeba po nią zejść. Tak faktycznie, autentycznie. Dobra, gdzie tam wpadła? Biedna. Ej, chyba nawet ją widać. Nie, to chyba nie to. Ale nie mówcie, że dalej. Świry, psychole będą się tutaj kręcić. Ja się nawet nie mogę chować w mroku, bo sam nic nie będę widział. Dobra, no kit, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Dobra, mogę zbierać jakieś baterie. Ewentualnie, ale po jaką cholerę, nie wiadomo, czy jeszcze się połączymy z powrotem ze swoją kamerą. Czy może jakąś nową uzyskamy. Kurde. Nie no, gorzej jak w tamtej coś się stało po prostu. Że jak już ją odzyskam, to będzie na przykład, nie wiem, zbity obiektyw. Pff, to ale byłby beton. Ej, jest bateria. Czy jednak jeszcze będzie połączenie z kamerką? Bo inaczej by nie leżały już. Bo po jaką cholerę, ale ciemno. Okej. Okej, dobra, idziemy tutaj. No musimy iść w stronę światła, nie ma innego wyjścia. Muszę coś widzieć. Ale jak widzę ja, to tym bardziej widzą oni. Nie, spokojnie, skradanie nie będzie potrzebne chyba, oj. Ej, jest dziura, dobra. Ale sprawdźmy jeszcze tutaj. Ten kibelek. Oj, chyba bardzo dobrze, że to zrobiliśmy. Jeden poziom niżej. Ale czy na pewno mogę zejść? Dobra, nikt się nie czaił. Na bezbronnego Milesa, bo bez kamery to on nie ma żadnych atutów. Po swojej stronie. No ewentualnie to, że jeszcze nie jest szalony. Aż tak bardzo. No, ale jeszcze dwa razy mi tak przebiegną, to będę. Ja i Miles i wszyscy. Szalenie jak cholera. Dobra, zamknięte, amen. Okej. Nie wiem gdzie, ale zniknął. Grzmot, proszę. Please. Shit. Nie. Nie. Tam widzę kolesia, ale nie mogę nawet na niego zbliżyć kamery. I teraz się będą w każdym ciemnym zakamarku mogli czaić na mnie. Czy to jakaś katorga? Co to jest? Glow sticky? Nie, myślę. Ale co, no... Zagadać? Halo? Nie wiesz, gdzie jest moja kamera? Przypadkiem. Siomek? No nie, już myślałem, że się chcesz się na mnie rzucić, ale nie. Dobrze, to skoro nie ty, to pozwól, że w tym pomieszczeniu znajdę sobie jakieś wyjście. O, na przykład to. Tam jest kolejny. Dobra, nie. Skoro ich jest dwóch. To wybaczcie panowie, ale zamykam was. Siedźcie sobie sami. Dobra, powiedzmy, że tu. Ej, serio, aby tak wyglądała cała gra, to byłbym bardziej zesrany. Na pewno. Teraz kompletnie nic nie widzę, tylko błyski. Dobrze, że jest burza z piorunami, bo jakby nie było to, ale przerąbane. Oj, dobra, komputer widzę w oddali. Mówię jeszcze dźwięki, co skakać tutaj, przechodzić? No ja nic nie widzę, serio. Ej, tutaj chyba, że... Nie, trzeba, muszę tam wskoczyć. No pięknie, tak, nic nie widzę. Co jest? Kamera! No dawaj ją! No bierz! Jak z drugiej strony muszę przejść? No! Ej, długo nie czekaliśmy na powrót kamerki, ej! Co? O, ej, serio? Rozbite. Ładnie, wizjerek trzaskany. Ja hej, tej oszaleliście. No nie, ładnie się wmontowałem. Z tej strony zapraszam. Ej, dobra, jedną bułę wyrwałem kijem chyba w plery.
Miles, nie wiem, gdzie mamy uciekać. Sorry, wybacz. Ale tu? Nie? Sorry. Tu? Miles, wybacz, również nie. A już są bardzo blisko. Są wręcz tuż za mną. Tu nie przeskoczę? Tu nie ma przejścia. Znowu, no kurde! Dobra, kolejna buła. Jeszcze jest jedna taka i jest po Milesie. Ej, tu. Po prostu. Drzwi. Cholera, wyważone. Ale te już nie. Tu się nie przycisnę. Co? Gdzie mam uciekać? Tu? No. Ej, koleś, broń mnie. Protect me. And you too. Czy. Za dużo ich. Jeszcze się, no kto wizja wyczerpała, no. Dobra, no w dobrym momencie, kiedy mogłem sobie na to pozwolić. Oj, nie teraz. Nie teraz, takie odbijanie się o zamknięte drzwi. No. Dawaj do szafy. Nie mam jak, a tu na górę? No, o właśnie. Dobra, ale oni za mną? Nie. Oni się nie wspinają. Jak dobrze. Jaka ulga, dosłownie. Miejsce jest adekwatne, bo to jak po oddaniu moczu. Kiedy się trzymało 2 godziny. Tak się teraz czuję, taka ulga, że przestali mnie ścigać. Dobra, to z powrotem, nie? Skoro mam już kamerę. No szkoda, że ten wizjerek jest delikatnie bucnięty z lewej strony. Ale dobra, to nie zaczęłam marnować. Dawałem sobie radę po ciemku tu. I nic mi nie było. Więc czemu teraz? Hop. Dobra, i tylko nie wiem, czy tam na górę wejdę. Obawiam się, że nie. Chyba, że tu? Ej, no, pierwszorzędna sprawa. Po śladach swoich, Miles, po śladach. Chyba właśnie moment, skoro wtedy... Na takim fuksie przeskoczyłem i straciłem kamerę, to co się stanie teraz? Jak tam przecież kawałek deski odpadł. No, może być krucho. Nie wiem, mogę zupełnie źle pójść. Po prostu. No teraz to już raczej na pewno nie deskoczymy, Miles. Chyba, że tam... Pod kątem. Nie, no dobra. Spróbować muszę. Nie, dobra, to się nie mogło udać, ale... W sumie, moment. A gdyby tak po prostu... Nie. Niestety nie. Kurde, weź na górę. Może tędy? Przez te drzwi? Nie. A tu? No, tak po prostu. Miles, dobra. I teraz rozumiem, możemy iść dalej. Znajdź Martina w bloku administracji. No i dlatego. Nie mogłem iść dalej, bo bym się zabił. Po prostu. Dobra, no to tym razem mam nadzieję, czy będziesz trzymał kamerę. No. Dobrze, Miles. Nie jest źle. Follow the blood. Ej! A tam baterię zostawiłem! No widzicie to, jak tam połyskuje? No ale beto! Cofnąć się? Nie. Ile mam baterii? Jeszcze 5. Spokój, chill. Luzik, damy radę. Okej, okay. Zapisywanie. Co się wydarzy? No właśnie. Ale na szczęście nic strasznego. Po prostu delikatny szok faktor. Delikatnie się nie spodziewałem tego. Dobra, hop. Ej, tu też? Tam? Dobrze się nie zarwało pod twoim ciężarem tym razem. Powiesz mi coś miłego? Chyba możesz, chyba nie zaszyli ci buzi. Nie, pewnie za dużo od niego wymagam w tej kwestii. Dobra, ale starczy mi tyle, żebyś nie był agresywny w stosunku do mnie. No, Captain Obvious, siema, piątka. Ej, jedno oczko ci zostawili. Jak miło z ich strony. Teraz nie masz way outu żadnego. Chyba, że sobie otworzysz, nie? Bo nie mam kwartucha, znaczy nie mam odpowiedniego uniformu, kaftanu bezpieczeństwa. O, ale to w sumie nie szata zdobi człowieka, nie? Co?
Nie, oceniaj książki po okładce chociażby. Też można to, delikatne przysłowie, podpasować, ale dobra, gdzie idziemy to właściwie? Do Martina cały czas. Jeszcze. Jest ciężko, udało mi się to tak zrobić, żebyście nie zauważyli, że był loading screen. Raczej nie. Mistrzem medycji to ja nie jestem. Dobra, może nie przez kamerę. O cholera, dobra, no to sprawdźmy, czy tutaj się mogę ukryć. W kominku ewentualnie. Oj. No, no, no. No! Super. Come on, get me, nie? Ej. Cicho. No, no to co innego. Sorry, no nie przypuścisz mnie, to nie przeżyję tego. No właśnie, i tak się kończy. Ten krótki epizod Milesa Upshera w dzisiejszym odcinku, ale nie, spoko. Jedziemy dalej. W ogóle dobrze, że tutaj nie ma permanentnej śmierci, bo już kurczę, bym musiał któryś raz z rzędu tą grę zaczynać. Dobra, czy tak, mówicie, świnka wbiegnie tam. Sobie, dobra, niech idzie. Ja tu mam chwilę na przeszukanie tego pomieszczenia. Tak właściwie nie wiem, czego szukać, oprócz baterii. Ewentualnie, no ej, to są drugie drzwi jeszcze. Dobra. Na spotkanie przeznaczeniu, nie? Dobra, głupota, cholera, nie, sorry, tego tak nie powinniśmy zrobić. Dobra. Dobra, jednak wchodzi tędy. Debil! Debil! Oj, to by mnie zaraz złapał. O co mało, dobra. Tu. No zamykaj te drzwi! Miles! Ej, damy radę? No właśnie tu! No. A już wchodzi, widzieliście to? Już stopami był na stole. Ej, dobra, widzę tego kogoś. On widzi mnie. Hello. Tak oczka ja wypuszczam. Takie zalotne spojrzenie. Nie, sorry, musiałem się odstresować, potem prawie mi gruby złapał. Dobra, ale moment. Muzyczka nie zerżała jeszcze do końca. Więc nigdy nie wiadomo. Oj. Wallrider czy zakłócenie kamery po prostu. Tak sobie. Bo nie ma jest po co do niej podchodzić teraz. Wejść w interakcję, czyli co? Popchnąć pana! Tam można było też gdzieś iść, tutaj z lewej strony. Jeszcze dalej. Już myślałem, że tak grubo się miluję, ale nie, chyba jednak nie. Coś tu będzie. No, oby mnie spadł teraz prosto w łapy Walkera. I co jest pajęczyna? Się musiała doczytać, stąd teraz delikatna zwierzka. O, ej, dokumenty. Już on tam się gdzieś kręci, nie? Kit weźmy. I więcej tutaj już naprawdę nie będę się kręcił. No dawaj, dawaj. Dobra, co tam? Informator, blablabla. Sny Billiego. Coś nie bili. William Hope. Ten, tak się zwie pacjent. Cześć Cindy. Dziś rano odbyłem kolejną interesującą rozmowę z Billim. Mówi, że znowu rozmawiał z doktorem Wernikiem o swojej terapii w białym miejscu. Przeraża mnie fakt, że jego urojenia pogarszają się wraz z przyjmowaniem lekarstw, co nie pasuje do książkowej wiedzy o benzodiazepinie. Sorry, nie umiem tych chemicznych nas czytać. W każdym razie jego martwy przyjaciel, doktor, napełnia mu głowę niemieckim folklorem. Najwyraźniej jedynym sposobem na zabicie Wallridera są wampiryczne motyle wyżygiwane z demona zwanego Horerczy. Motyle wyssają oddech z ludzkich ust i piją krew z ich sutków. Mogą także przybrać formę wychudzonych dwunożnych świń albo chorych psów. No więc Billiemu nieźle się powodzi. Wspomniałeś, że Billy mówił wcześniej o tatuażach swojej matki, nie? Przedstawiały przypadkiem motyli? Następnym razem, jak wyjdę z korporacyjnego firewalla Merkow, pogrzebię trochę w sieci i sprawdzę, czy jest o czymś takim mowa w niemieckim folklorze, czy raczej Billy sobie to wszystko wymyśla. Chętnie porównałbym kiedyś notatki, nie miałbym nic przeciwko zrobieniu tego przy kieliszku wina. Wink. Trochę odludnie tu na dwójce. Kurt. Mhm, ale zabarykadował się. Nie, w sumie nie. Nie zrobił tego. Nie, dobra, idziemy dalej.
Trzeba opuścić przynajmniej to miejsce, gdzie się kręci Walker. Z lżejszą duszą będę mógł podążać dalej. I co on robi? On przeczy sobie pomieszczenia? No nie mówcie, że w tym czasie, jak ja bym po dokumentach, zdążył już przejść tutaj, gdzie mam zamiar wskoczyć właśnie. Mam drzwi. Drzwi są całe chyba. Jego tutaj nie ma i tam są ślady krwi, widzę. Bardzo dobrze. Dobra. Okej, zrobiliśmy kółeczko, tutaj byliśmy przecież. W sumie zajrzeć też można. Okej, chyba powinienem tutaj być. Chyba właśnie dobrze poszedłem, a nie lubię dobrze iść, bo to znaczy jakieś strachy zaplanowane. Dobra, nikogo. Kolejne dokumenty. To chyba nie jest dobre miejsce na ich czytanie, mimo to, że to jest biblioteka. Prawie wyważone, nie? Okej, nikt się to nie dobijał. Z tego wniosek. A, one są zabarykadowane. Ej, moment, i tutaj wyleciałem, tak, ej, pełne kółeczko, full circle. No sorry. No ale zawadzałeś delikatnie, ziomek, sorki, wybacz. Cie. The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Friends! Children! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Ej, czy ma wyznawców? Jeszcze dodatkowo wiernych. Dobra, kurde. Czyli co, do kina zobaczyć film? Jeszcze ja mi tak, kurde, horror puszczą, no ale w sumie na co innego ja mogę liczyć, kurde, w psychiatryku. Nie no, może komedia jakaś. Cinema, Recreation Hall. Raczej tam. I to przy okazji chapel. Do kaplicy też przy okazji tamtędy. Okej, okay. Locked. Można było się domyślić. Ślady po kulach. No, wreszcie ktoś używa broni palnej. A nie tylko hand to hand. Rura to the face. A, to jest wasz recreation room. No super mieliście rozrywki, bilardzik. Kanapa, duży telewizor, którego jeszcze nikt nie zniszczył, dziwne. Ej, słyszę takie syczenie, jakby zombiak się tam czaił za zakrętem. Serio. Nie wiem, czy chcę tam iść. Zwłaszcza, że nie mam zbyt dużo baterii znowu. Bo zaraz piątą wyczerpię. Shit. Tu zamknięte. Nie no, muszę tam iść. Cholera. Dobra, ale nie marnujmy. Nie no, muszę. Faktycznie, muszę. Ale ciemnia. No i dobra. Aha, to tylko to. Ej. Ha, ha, ha. Widziałem to. No ale tego gościa już nie, a tu sobie leży grzecznie. Da się skakać, będąc w kłódzkach? Nie, więc tam nie przejdziemy. Dobra, na górę albo tam. Dobra, jakby co, ukrywamy się. Czemu ja zawsze sprawdzam te drzwi, zawsze są zamknięte? Czy kiedyś były otwarte tego typu drzwi? Kurczę, nie przypominam sobie. Więc entirely pointless, po jaką cholerę ja to robię? Okej, obyło się bez Sintry Harrell. Króciutka drabina jak cholera, ale zdecydowanie Miles wolniej wchodzi, kiedy brakuje mu palców. Delikatnych zjemsik. No dobra, i właśnie. I obejdziemy zamknięte drzwi. Już tutaj mógłbym zeskoczyć zaraz. Tylko przejdę. No właśnie, hop. A już myślałem, że na szafeczki się wmontujemy. Nie, zamknięte. Ale ciekawe, czy ktoś tam obserwuje cały czas, mimo wszystko? Może właśnie Wall Rider? Ej, graj dalej, ładnie grałeś. O cholera. Czy wy to widzicie, nie? Miał okrutnie, strasznie zmasakrowaną twarz. Upiorny grajek.
Dreszcz się pokrył słupia, aż przeszedł. Dobrze, ale kochani, ja w tym miejscu skończę ten odcinek, albo w sumie jeszcze tylko zobaczę, co jest tu. Kolejne przejście. Dobra, to już wiecie, gdzie zaczniemy. Następny materiał z Outlast. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!